Kolejny odcinek vloga rozpoczynamy nad Mekongiem, czyli tam, gdzie skończyliśmy poprzedni odcinek, bo właśnie nad tą rzeką położony jest Lumang Prabang, czyli bohater dzisiejszego odcinka. Lumang Prabang to dość ciekawa i oryginalna nazwa, ale trzeba przyznać, że oryginalne jest też wytłumaczenie, skąd ta nazwa się wzięła. W wolnym tłumaczeniu można powiedzieć, że chodzi o wizerunek Buddy. Jeśli chodzi o dosłowne znaczenie Lumang Prabang, to możemy to przetłumaczyć jako królewskie miasto delikatnego obrazu Buddy. Zanim jednak ta nazwa zaczęła funkcjonować, obowiązywała inna, równie ciekawa nazwa, czyli miasto miliona słoni i białego parasola. Ciekawe są też legendy dotyczące Lumang Prabang. Jedna z nich głosi, że oto Budda wybrał się na wycieczkę po południowo-wschodniej Azji. I tak płynął sobie Mekongiem i w pewnym momencie stwierdził, że zatrzyma się na chwilę, żeby odpocząć. I tak sobie usiadł, uśmiechnął i w pewnym momencie przepowiedział, że w tym właśnie miejscu powstanie miasto pełne energii, siły i bogactwa. Oczywiście chodziło o Lumang Prabang. Pod koniec XIX wieku miastem Lumang Prabang zainteresowali się Francuzi, którzy tak naprawdę w tym mieście przebywali do 1975 roku, kiedy zapanował tutaj komunizm. Ale zanim to się stało, Francuzi ułożyli się z panującym wtedy królem i żyło im się tutaj naprawdę dobrze. Zresztą to właśnie dzięki Francuzom Lumang Prabang miał szansę bardzo mocno się rozwinąć, bo to właśnie oni wybudowali Pałac Królewski, oni rozrysowali nowy układ miasta, wybudowali ulice, a także postawili wiele budynków. Dzięki temu właśnie do tej pory możemy podziwiać na ulicach Lumang Prabang w Laosie architekturę francuską, która naprawdę na każdym rogu rzuca się w oczy. Co ciekawe, Francuzi nie włączyli Laosu do swojej kolonii indochińskiej, w której znajdowało się do tej pory Wietnam i Kambodża. Utworzyli oni za to w Laosie swój protektorat. Dzięki temu władzę w Laosie sprawowali właśnie Laotańczycy, a nie osoby desygnowane przez państwo francuskie. Przechadzając się po Lumang Prabang, można też trafić na szkoły buddyjskie. Za moimi plecami jest klasa jednej z takich szkół. Możemy tutaj widzieć Buddhist Class. Na szczęście nie ma tutaj żadnej lekcji, nie ma mnichów, więc mogę wam pokazać w środku, jak to wygląda, bo ogólnie przyjęte jest, że jeżeli widzi się takie klasy w trakcie lekcji, to nie powinno się im przeszkadzać. No wiadomo, jest to po prostu, no nie wypada. Wchodząc po Lumang Prabang spotykamy oczywiście świątynie, wokół których jest sporo domków dla mnichów, takie jak tutaj właśnie budyneczki. To są budynki, w których mieszkają mnisi. Wygląda to, jakbyśmy się cofnęli naprawdę o kilkaset lat wstecz. I takich miejsc w Lumang Prabang jest naprawdę sporo. Tutaj się trochę bezczelnie wkradliśmy na czyjś teren, ale trafiliśmy na bardzo fajną rzecz. Jest kawał drzewa, w którym jest właśnie robiony jakiś drzeworyt. Tutaj mamy część, która jeszcze została nietknięta, natomiast tutaj widzimy już efekty pracy. Mega. I robią to czymś takim. Ubijanie takim młotem. Rzeźbienie czymś takim. Chociaż nie wygląda na zbyt trwałe. Prawdopodobnie jest też coś innego. I papier ścierny. Fajne. Jeszcze do niedawna Lumang Prabang, jak i cały Laos, bardziej znany był jako miejsce, do którego przyjeżdża się nie w celach turystycznych i kulturalnych, a bardziej w celach rozrywkowych. Można było tu przyjechać, zapalić dżęcika, dobrze się ubzdryngolić i przychillować w otoczeniu wzgórz, Mekongu i słoneczka. Jednak od jakiegoś czasu władze Lumang Prabang starają się to intensywnie zmienić, dlatego inwestuje się tutaj we wszystkie zabytki. Mamy tutaj sporo, naprawdę sporo miejsc, które zatrzymują turystów na dłużej niż 1-2 dni. Szczerze mówiąc, nie planowaliśmy sami tutaj zostać zbyt długo, bo chcieliśmy tutaj przespać się jedną noc i dalej ruszać już na wschód w celu dostania się przez Laos do Wietnamu. Natomiast jako, że okazało się, że musimy wizę wietnamską załatwić wcześniej, bo nie ma czegoś takiego jak wiza on arrival, to musieliśmy zostać tutaj przez 3 dni. I okazało się to bardzo dobrą decyzją, bo ku naszemu zaskoczeniu Lumang Prabang okazało się bardzo ładnym i interesującym miastem.
Widać, że Francuzi pomagają miastu Luang-Prabang także finansowo. Tutaj mamy tablicę, która informuje, że właśnie państwo francuskie wspomogło odrestaurowanie szkoły, którą widzicie za moimi plecami, sumą 900 milionów kipów. Także Francuzi są aktywnie zaangażowani w życie Laosu po dzień dzisiejszy. Największa atrakcja Luang Prabang, Pałac Królewski i cały teren go otaczający, a właściwie teraz już muzeum, ponieważ po przejęciu kraju przez komunistów pałac został zamieniony w muzeum. Pałac powstał na początku XX wieku i zbudowali go oczywiście Francuzi. Był to prezent dla króla laotańskiego. Niestety nie możemy wam pokazać, jak pięknie jest w środku, ale wystarczy powiedzieć, że same schody prowadzące do tego pałacu są zrobione z włoskiego marmuru. Także w środku możecie się domyślać, że też jest doskonale. Taki podjazd miał do dyspozycji laotański król. Sam pałac jest położony nad Mekongiem. Zostało to tak specjalnie, sprytnie wymyślone, żeby wszyscy oficjele, którzy przyjeżdżają do Luang Prabang, a najczęściej wszyscy dostawali się tutaj właśnie drogą rzeczną przez Mekong, wysiadali z łodzi w porcie i mogli prosto z portu przejść do pałacu. Flaga ZSRR. Częsty widok na ulicach Luang Prabang, ale w sumie też w całym Laosie, ponieważ od 75 roku, kiedy to król laotański został obalony, wprowadzono w tym kraju komunizm. Jedyna ważna i prawdziwa partia w tym kraju to Laotańska Ludowa Partia Rewolucyjna, na której czele najczęściej stoją wojskowi. Luang Prabang słynie głównie z tego, że znajduje się na jego terenie pełno świątyń. Kiedyś było ich 60, teraz ta liczba spada do około 30, bo reszta po prostu wyniszczała, bo została zburzona, bo zniszczona podczas wojny indochińskiej i wojny wietnamskiej. Natomiast najważniejsza z nich to Wat Ksieng Tong. Jest ona uważana za najważniejszą świątynię buddyjską w całym Laosie. Jest to także przykład klasycznej architektury i sztuki zdobienia Laosu. Ciekawy jest też fakt, skąd w ogóle w Laosie buddyzm się wziął. Otóż w połowie XIV wieku Królestwo Miliona Słoni i Białego Parasola otrzymało od Imperium Khmerów w prezencie pomnik Buddy. Sprowadzenie pomnika do kraju było elementem wprowadzenia buddyzmu jako religii obowiązującej w całym królestwie. Bardzo fajna sprawa, bardzo fajne miejsce, na które przed chwilą trafiliśmy. Niestety nie będziemy mieli czasu, żeby wziąć udział w takim wydarzeniu, bo już mamy zaplanowane 3 dni w Luang Prabang, ale szkoła dla dzieciaczków, do której mogą przyjść turyści, przychodzą o 9 rano i spędzają cały dzień z dzieciakami, ucząc ich angielskiego, rozmawiając z nimi, ucząc także siebie. Płaci się oczywiście jakąś sumę pieniędzy, żeby wspomóc taką instytucję jak szkoła dla dzieciaków. Natomiast po prostu chodzi o to, żeby turyści, którzy przyjeżdżają do Laosu, uczyli dzieciaki i angielskiego i opowiadali także trochę o świecie. Bardzo fajna inicjatywa. Jak już zobaczyliście wszystko, co można zobaczyć w Luang Prabang, tak jak my zrobiliśmy, a że wy oglądaliście to, co my wam pokazywaliście, to widzieliście już wszystko, to czas na nagrodę, czyli wodospad Quang Si. Podobno najpiękniejsza opcja w całej okolicy. Lazurowa woda, zimna z tego, co mówią, zaraz się przekonamy, jak to wygląda, ale wygląda podobno przepięknie. Drapaliśmy się na sam szczyt tego potwora. Trochę nam to zajęło i trochę się wypociliśmy, bo była stroma ścieżka, ale kurde, robi wrażenie bydlak. Oprócz gigantycznego wodospadu w Quang Si są też trzy wielkie zbiorniki wodne z lodowatą wodą, ale za to koloru lazurowego. Mega bogactwo. Naprawdę zimno, ale kurczę, dla takich widoczków i pewnie dla takich selfiaków, które będą zaraz trzaskane na Instagramie, warto się przez chwilę pomęczyć. Tu się trzeba namęczyć,
żeby z kamerą nie spać przez tworza. Ale oprócz tego, że mamy wodospad, oprócz tego, że mamy taki bajorok, w którym się można pięknie kąpać, to jeszcze dodatkowo pływają takie małe rybki, które czyszczą nogi. I tutaj one właśnie pływają i czyszczą nogi z Afryko. Także dziś nie umierać, brakuje tylko piwka niestety. Z tego miejsca chcielibyśmy mocno i ciepło przede wszystkim pozdrowić was wszystkich marznących. Tu też jest zimno. Okropnie nam zimno. Jak śpiewał znany kalifornijski wokalista Ice Cube, it was a good day. Ale jeszcze się nie kończy. Wracamy z powrotem do Luang Prabang, bo jeszcze mamy dla was kilka atrakcji. Słońce powoli zbliża się ku horyzontowi, a to oznacza, że musimy rozpocząć wspinaczkę na górę Fusi. Podobno zachód słońca nad Mekongiem i otaczającymi go górami to jeden z najpiękniejszych widoków na świecie, a na pewno jeden z najpiękniejszych zachodów na świecie. Zaraz się o tym przekonamy i oczywiście przekonacie się o tym również i wy, jeżeli uda nam się podbić tę gigantyczną 100-metrową górę. Na górę Fusi prowadzi jedna z głównych dróg Luang Prabang, która wieczorami zostaje zamykana dla ruchu samochodowego, ponieważ... Tak jak widzicie na załączonym obrazku za mną, zaczyna się tutaj tworzyć szereg straganów, bo to właśnie tutaj otwiera się night market. Można tutaj dobrze zjeść i można kupić tutaj sporo pamiątek i wyrobów własnoręcznie przygotowanych przez Lao Tańczyków. Oczywiście przyjdziemy tutaj także i my, ale najpierw musimy zobaczyć ten zacny zachód słońca. Udało nam się dostać na szczyt. Na szczęście przyszliśmy z wyprzedzeniem, bo mamy jeszcze jakieś pół godziny do zachodu i możemy zobaczyć ten fantastyczny widok na cały Luang Prabang. Tu za nami mamy wszędzie panoramy miasta, a tam powoli zachodzi słońce. Przepięknie. Z góry Fusi jest bardzo ładne, ale jak to zazwyczaj bywa z pięknymi rzeczami na świecie, wszyscy chcą je zobaczyć, dlatego jest mnóstwo ludzi, ale nie żałujemy przyjścia. No i jesteśmy z powrotem na dole, stragany już właściwie rozłożone, wszyscy w gotowości do sprzedaży, turystów coraz więcej, zaczyna się też poważnie ściemniać, dlatego będziemy musieli zrobić małą podmiankę, bo moja kamera, którą teraz nagrywam, już w ciemności nie da rady, dlatego wykorzystamy kamerkę sportową, dzięki temu zobaczycie, co tutaj w ogóle się dzieje wieczorem. Także robimy szybki manewr. I już jesteśmy z powrotem, krótka piłka, plan jest prosty, najpierw idziemy jeść, a potem wracamy tutaj. Zdecydowanie największą popularnością cieszą się właśnie takie stoiska, na których możemy zjeść grillowanego kurczaka, grillowaną kaczkę. Przede wszystkim jednak możemy zjeść grillowaną rybę prosto z Mekongu, mimo że szczerze mówiąc woda, która płynie w tej rzece, nie zachęca do tego, żeby zjeść cokolwiek, co w niej pływało. Ale naprawdę na sporej liczbie stołów można znaleźć smażone rybki właśnie z Mekongu. Bardzo popularne są też takie stoiska, które wiecie za moimi plecami, czyli all you can eat. Za 15 tysięcy kipów, czyli jakieś 8 zł, dostajemy miskę, na którą nakładamy ile chcemy. Pani to potem podgrzewa w boku, dostajemy świeżutkie jedzonko, do tego dobieramy piwko za 5 zł i mamy piękny zestawik żyć i umierać. No i nie można też oczywiście zapomnieć o stoiskach, na których dostaniemy zupki wszelkiego rodzaju. Wybieramy sobie jaki chcemy makaron, warzywka, mięsko. Pani gotuje już tutaj wywar, zalewa i dosłownie w minutę mamy gotowe danie. Znika, więc smakowało. Ja już swoje spałaszowałem, także jesteśmy gotowi, żeby pokazać wam, co innego można znaleźć na night markecie w Luang Prabang, oprócz oczywiście jedzenia. Kilkanaście metrów za marketem z jedzeniem trafiamy na Handicraft Night Market, czyli miejsce, w którym wszystko zostało wykonane własnoręcznie. I tak, znajdziemy tutaj sporo ciuchów, sporo malunków, znajdziemy też rzeczy wykonane z pozostałościach po bombach, które spadły na Laos, znajdziemy też whisky, w środku której możemy znaleźć kobrę albo skorpiona, także naprawdę szeroki zakres. To jest whisky laotańska, mówi się, że to jest 50% rozcieńczone z wodą, cholera wie, tego nikt nie próbował, ale jest tutaj dużo różnych specyfików, jest z czego wybierać.
I takie coś kosztuje... How much for this one? Takie? Yeah. Tutaj wszyscy podają wszystko na kalkulatorach. 90 dolarów. Doszłam do pewnego wniosku już na takich samych straganach w Tajlandii. Teraz się w tym upewniam, że jakbym mogła teraz wracać do domu i wziąć ze sobą 3 kolejne walizki, to na pewno wypełniłabym je po brzegi tym, co tu mogę znaleźć. To jest chyba najbardziej kozacka rzecz, którą można dostać na targu w Luang Prabang. Podczas wojny wietnamskiej Amerykanie zrzucili na Laos ponad 2 miliony bomb kasetowych, co oznacza, że pojedynczych bomb spadło tutaj ponad 250 milionów. Sporo z tych bomb to niewypały, które zostały przetworzone na takie właśnie gadżety, które tutaj można zakupić. Niestety nie mogę zweryfikować tego, czy to jest prawda, czy nie. W dotyku jest to po prostu aluminium, ale jeżeli to jest naprawdę fakt autentyczny, to bardzo ciekawa pamiątka. Amerykanie zobowiązali się, Barack Obama, jak był jeszcze prezydentem, zobowiązał się, że przekaże Laosowi 90 milionów dolarów, które Laos miały wykorzystać na znalezienie wszystkich bomb i rozbrojenie ich. Czy tak się rzeczywiście stanie, to czas pokaże, ale rzeczywiście jest to duży problem w Laosie, ponieważ od 1975 roku do teraz ponad 50 tysięcy osób zostało rannych w wyniku wybuchu, takich właśnie niewybuchów, które są rozsiane po całym terenie Laosu. No i tak można chodzić. My tu jesteśmy już chyba czwarty raz, dostaję już na głowę. Antonina cały czas wybiera, decyduje, nie jest przekonana. Także ja już skończę nagrywać i pójdę jej trochę pomóc. Może zaoszczędzimy trochę czasu. A my widzimy się w następnym odcinku i jestem tu!